Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony LBK i zobaczcie, co się stało. Mamy bardzo ciekawy mecz. O, teraz już jest wszystko w porządku. Gra mi skraszowała troszeczkę, tak więc to chcę od razu nadmienić. I stąd też się pojawiają te artefakty wszelakie graficzne. Na szczęście udało mi się załadować F10, co się tam działo. Mam nadzieję, że... było to dla was coś ciekawego. Przepraszam też za moje gardło, nadal jestem chory, zresztą jak wspominałem. W końcu mam jakiś normalny team. Chciałem być cztery. W końcu trafiłem na normalny team. Właśnie, wezmę sobie Talię, bo chyba mi się ona nie wybrała, co? Tak, teraz mi się dopiero wybrała. Spopielenie standardowo. Tym razem Nando spróbuje odbić tą przegraną, którą zrobiłem poprzednio. Znaczy, którą zrobiłem, która się zdarzyła poprzednio. Czemu tak sobie nie kupiłaś jeszcze itemków? Może kupi? Dobra, kupiła. Ponadto mamy Syriskę, bardzo spoko, bo myślałem nad banowaniem jej. W sensie nie ja banowałem, ale proponowałem to. Natomiast jeden z gości się po prostu zgłosił jako że on chce akurat grać Syriską i stwierdziliśmy, że no dobra, okej, to luz. Okej, ładnie, First Blood. Myślałem, że tam dostanie, niestety nie złapałem go moją kulą ognia. Dobra, next. Nie ma tak ładnie, znaczy nie ma tak dobrze, chciałem powiedzieć. Nie to słupko mi się rzuciło. Dobra, Syriska już tutaj leci podobno. Przynajmniej tak zadeklarowała przed sekundą. Okej, okay, no i są już wszyscy miejsce już nic, tylko teraz czekać aż podejdą i spróbują te pomóc mi bardziej troszkę. Ja tego mala spróbuję mi wybić troszkę. Troszkę może nawet więcej niż troszkę. Okej, okay, pięknie. Może jeszcze nawet mi się uda tutaj zaraz coś zrobić im niedobrego. A cholera, bombki mi uciekł. Z tą kulą ognia ma taki problem, że teraz coś mi w ogóle nie szło trafianie nią. Ale dobrze, jest kolejny atak. Tam z tyłu już mal leci. Więc zaraz go dogonimy może, na przykład. Myślę, że to będzie dobry pomysł całkiem. No i proszę bardzo, ja tutaj sobie troszkę poflankuję, wiem o tym. Znaczy troszkę flankuję, ja o tym wiem. Jestem tego świadom. Aczkolwiek uważam, że po prostu no, należy to robić czasem. I tam widzę Lexa. Cały czas cholera, to mnie trafiłem. Moją poprzedną kulą. Dobra, chyba trzeba już po prostu wrócić rzeczywiście na normalne tej tory i wrócić do robienia tego, co się robiło wcześniej. Dobra, tutaj ochronić narkę przed tym. Cholera, miałem nadzieję, że go zabije tą szarżą moją, bo ona też jakieś tam obrażenia zadaje, z tego co pamiętam. Jak tam u nich kauty stoją? Na razie na pierwszym poziomie. Na razie sobie może schronienie dokupię, przecież na pierwszy poziom, zobaczymy co będzie dalej. Uważam, że jakoś bardzo nie potrzebuję tej odporności, nie czuję tego jakoś tak bardzo specjalnie. Widzę, że Makoa w ogóle ma ciekawą legendarkę, to dobrze bardzo, bo to nam da duże, duże tutaj możliwości. Dobra, pięknie, jeden zabity. Kurczę, niestety Inary nam zabili. Też. Tak naprawdę ta wymiana tank za tanka była. No nie jest to najłatwiejszy mecz, trzeba przyznać, aczkolwiek idzie mi przyjemnie naprawdę. Tylko że trochę mnie boli to, że nie mogę tymi kulami ognia tak dobrze trafić, jakbym chciał. Tam mnie gdzieś bił chyba Rukus, dokładnie. Cholera, dostało mi się. I ulta. A nie Rukusie, cholera, nie, znowu nie trafiłem. Niedobrze. Wydaje w ogóle, bo nie zwróciłem uwagi na legendarkę Syriski, bo to mnie najbardziej interesuje. O, pięknie, został odrzucony. Ta, super. To GG. No, kurde. Cholera, dobicie go, dziękuję. Było naprawdę pomocne to, że go załatwili. Cię wycofam teraz szybko. Jak wygląda legendarka? Dobra, wzięła tą na czas pustki, tylko że. Znaczy czas pustki w ogóle. To się tak nazywa. Dobra, ładnie, załatwiony. Chociaż ta kula ognia mogłaby lepiej polecieć. Jakby no die not yet, amigo. Ale tam już leci bombking niestety do nas. Jeżeli staram ochronić siebie przede wszystkim, ale chyba na niewiele się to zda. No nic, przynajmniej overtime zrobiłem, chociaż wątpię, żeby on nam coś dał. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? No, team jest okej. Okay. W sensie nie mam co do nich jakichś takich większych zastrzeżeń. Dobrze się komunikowali w menu, czego wam niestety pokazać nie mogę, bo chyba czat mi się nie wczytał.
najpierw. Dobra. Nic, niestety, ale nie mogę wam pokazać, bo komunikacja była przyjemna naprawdę i dobrze, dobrze się dogadaliśmy. Wszyscy tam jakoś mówili coś, znaczy mówili, pisali. Ogółem zgoda była, powiedzmy, na poziomie na pewno odpowiednim i na pewno przynajmniej coś potrafili napisać w porównaniu do tego, co się działo, heh, w poprzednim meczu, heh, w poprzednim odcinku dokładniej dla was. No dam wam trochę tego rage'a po tamtym meczu, no ale cóż, nie zawsze można trafiać na dobrych sojuszników, czasem trzeba trafić na czterech takich, którzy nie powinni mieć platyny, a ją mają. Ja tak cisnę po tym, bo po prostu no to jest dla mnie zabawne, że coś takiego w ogóle ma tutaj, może mieć tutaj miejsce. Jak on tam padł, zajebiście. Znaczy, no, przepraszam za słownictwo, ale to bardzo dobrze dla mnie. O, panie Maldamba, dzień dobry. Czy miałby pan 5 minut, aby porozmawiać o Fireballu? Ej, przepraszam, chyba już niespecjalnie. Przydałoby się tego Bukeya zabić im. Będą troszkę tej czuję szyki. Muszę się teraz wycofać naprawdę mocno. Czy dam radę go zabić? Pięknie, udało się. Znaczy, w sumie to we dwoje go daliśmy radę zabić, bo Inara tam mi pomogła. Ale to jest najważniejsze. Plus od razu mamy cały czas, znaczy cały czas mamy ten punkt, który chociaż już teraz średnio broniony, bo tylko Inara tam jest. Ale zaraz mam nadzieję, że pójdzie to lepiej. Powinniśmy go w miarę jakoś przejąć, mam nadzieję. Ile jeszcze mam. No mnie to niewiele mi brakuje do ulta, więc tylko troszkę brakuje. Będzie to nasze. Challenge Makoa. Okej. Okay. I pani Makoa. I mi potarczy, nie ma problemu. Cholera, brakło mi trochę do ulta. Błąd. Miałem nadzieję, że mi się szybciej troszkę naładuje. No niestety, może gdybym wziął moral boosta zamiast tego tej przystani, to by wyszło lepiej. Dobra, mam już ulta praktycznie. Ok, ładnie tej sterysko coś próbowała porobić. I will not die, not yet amigo. Albo not yet my friend. W zależności od wersji cholera. Znowu nie wyszło. No, amigo jednak było, dobrze. Proszę no, trzeba tam zaraz wejść. O Jezus, ale mi, o Jezu, o, aż mnie to zabolało. No współczuję, no chyba będzie przegrana jednak punktu, chociaż, kto wie. Tam jeszcze lecą. Ja też lecę. Bum. Nie ma tak dobrze. Walcz się. Niestety ten ult był zabójczy, no ale ja chciałem tutaj na tym punkcie stać, ja nie mogłem go zostawić. No jest ciężka walka o ten punkt, ale jest fajnie, naprawdę to jest jeden z przyjemniejszych meczów, który ostatnio odgrywałem. No i chyba niestety, ale się nie uda. No nie. Nie wyszło, trudno. Teraz trzeba się zgrupować. Ale dobrze było, naprawdę przyjemnie. Może gdybyśmy lepiej się grupowali, to byłoby też lepiej. Ludzie, zgrupujcie się, bo musimy tutaj iść w kilku. Nie ma co się rzucać pojedynczo, tak jak właśnie zrobił przed chwilą bug, bo dla mnie to było głupie. Nawet bardzo. Dobra, ochronić się przed bombą. Tym ważnie wybucha. Okej, okay. Cofany. No i chyba znowu będzie dupa. No nie, niestety mnie seryska to już nie uratuje. Śmierć była nieunikniona absolutnie w tym wypadku. Dostałem bombą pod siebie, tą leczącą, albo też trującą, jak dla mnie, w wypadku Mala. No i byłem otoczony, więc zupełnie bez szans. Natomiast trzeba teraz wrócić i coś zrobić może z tym więcej. To jeszcze Lexa słyszę właśnie. Dobra. On gdzieś tutaj mi uciekł. A powinienem go złapać za chwilę. A jak nie, to któregoś z innych przeciwników złapię. Też może być, na przykład, o właśnie, bombki pięknie. Pięknie martwy dokładniej. Okej. Okay. Wycofka na spokojnie. Pięknie. Okej, udało się przeżyć, to jest najważniejsze. Problem z ich tankami, bo oni całkiem spory damage potrafią nam zrobić. Jeszcze dodatkowo do tego bombking, który jest niestety, ale dla nas troszkę zmorą. Udało się zabić tego Rukusa, na co właśnie liczyłem. Ten moral boost by mi się przydał teraz trochę. Chociaż w sumie to tego ulta to używam raz na mecz, na rundę.
Co ja powiedziałem w ogóle? To nie ta postać, żebym używał raz na mecz ulta. W każdym razie, no, raz na rundę go używam, więc uważam, że nie mam potrzeby aż takiej, żeby go teraz ulepszać. Dobra, załatwiony. Tego mala trzeba załatwić też. Bardzo mocno trzeba go obijać. Też w sumie nie wiem, czy on nie jest nie problematyczny niż Bomb King. To be honest. Pięknie, załatwiony kolejny. Jeszcze może ruku, co damy radę tutaj gdzieś coś porobić delikatnie. Okej, okay. Jest nieźle. 3, 2, 1. Powinno być właśnie obronę. Znaczy obronione. Obronę, tak, powinno być obronę. No okej. Okay. Tak, mogę tyle powiedzieć, myślę. Myślę, że Kronosik teraz. Przepraszam, nie Kronosik, tylko Moral Boost. Ja mocno, przepraszam, naprawdę moje gardło jeszcze nie jest w 100% wyleczone. W sumie to jest pierwszy dzień choroby cały czas, no ale mogę udawać, że jest lepiej przynajmniej. No myślę, że na razie schronienie w przystań Heaven, czy jakkolwiek kto woli mówić. Myślę, że mogę zostać przy drugim poziomie tego. Czyli mi się nie spieszy na trzeci. Ponadto, no fajnie jest to, że oni tak wcale kautu dużo nie mają. My za to mamy naprawdę ich ogrom. Boli mnie to, że serwiska Redżu nie przyda. Chociaż w sumie może by nam się przydać to Redżu. Wcale nie jest on na aż tak wysokim poziomie. Znaczy te kauty nie są wcale aż tak bardzo na wysokim poziomie u enemy. Robimy mu to samo znowu. Rape troszeczkę od tyłu. Trafiłem? Nie, chyba nie trafiłem, ale nie jeszcze. Dobrze, walczę, panie Rukusie, wal. Nie ma problemu. Teraz pana wykończymy. Fuck. I will not die, not yet, my friend. Fuck. Właśnie, tego się spodziewałem, tego, to było oczywiste dosyć, ale okej, okay, żyję. Jakimś cudem ten bombki mi nie robił, nie wiem jak, chyba przeładowywał, mam przynajmniej taką nadzieję. Tam widziałem kogoś, że ktoś poszedł. Okej, okay, znowu ucik. Rzuciłem się na niego, żeby tylko mnie zestunował, nie Inare. Okej, okay, no i chyba powoli mi jakoś tutaj idzie, widzę. Że Inara padła, cholera, to jest problem. Za się tym zajmiemy. Trzeba się zgrupować zdecydowanie. Na przykład gdzieś tutaj na górze. Czekam na nich. Dobra, jestem w tarczę, ale to nie problem, przynajmniej dzięki temu byłem bliżej, to mi trochę Inara zablokowała. Chciałem tam się dostać w sumie na ich tyły bardziej. Okej, okay, no i mamy cel przyjęty, w sensie payload przyjęty, no. To jest dobry znak. Okej, okay, pięknie, załatwiony jeszcze mal w międzyczasie. To nie narzekam naprawdę. Przynajmniej nie mam na co. Okej, okay, tam walnął kogoś. Chyba nikogo ostatecznie nie zabił, dzięki jeszcze mimo wszystko. Teraz tutaj gdzieś dobijemy. Oj, pięknie, jeszcze go serwiska dobiła, ładnie. Prawda, jestem zadowolony. Tego co zrobiła. Ja teraz chciałem się właśnie wycofać, żeby mnie ten Bomb King tutaj nie dobił w międzyczasie. Okej, okay, ładnie. O cholera, Inarze chyba się oberwie. Nie, dobra, jest, daję sobie radę, widzę tutaj. Znaczy dzięki między innymi głównie serwisce, cholera, leci mi w nosa, to niedobrze. Nie mogę się wysmachać, kiedy gram. To jest w ogóle tragedia. O Jezus. Ja mam teraz wodospad ogółem zamiast nosa i szczerze mówiąc to... O, super! To będzie świetne. Jakkolwiek by to głupio nie wyglądało, to naprawdę ja się tutaj muszę skupić na grze, a nie mogę... Przepraszam. Nie czuję to tak, kiedy mi po prostu leci z niego woda, no bo co mogę powiedzieć tego? To jest dosłownie niczym woda. Dobra. Redżu w takim razie kupię, nie ma problemu, skoro bardzo chciała i bardzo stwierdziła, że potrzebne jest. Przepraszam najmocniej za tą sytuację przed chwilą, no ale totalnie choroba to nie jest tak, że ona sobie, że ja mogę sobie ustalić, że o, dobra, poleci mi z nosa akurat podczas przerwy. No nie, no niestety, ale poszło to w trakcie nagrania i trochę głupio to wyszło. Znaczy z drugiej strony zabawnie pewnie dla niektórych. A tej, ochronię tą Inarę, o dobra, udało się ochronić. Znaczy, może nie tyle udało się ochronić, co sama się tej ochroniła, powiedzmy. Dobra, tutaj mi trochę przeszkadzam. Ucik. Cholera. Miałem nadzieję, że tutaj nikogo nie będzie właśnie, dlatego się tutaj wycofałem.
wszystko jasne. A ja kurczę jej szukam właśnie. Dobra. Przepraszam, ja was naprawdę za to, ale to są kwestie chorobowe i na to nie poradzę. A nie mogę sobie zrobić przerwy, no bo... Ja i przerwa, no proszę was, chyba mnie naprawdę musiało pogrzeć, gdybym zrobił przerwę na kanale. Jak to masz tak głupi, żeby coś takiego robić? No, jestem przy. Nawet jeżeli dałem się zestunować, to wolałem tam być. Okej, niech biją po tej tarczy na razie, przynajmniej tak długo, jak będę robił overtime dla nas, dla naszych. Okej, załatwiony. Kryska mnie tutaj leczyła, ale niestety na niebie się to zdało. Znaczy to było dobre leczenie, tak? Trzeba to jej przyznać. Bo robiła co się dało. Jeszcze Inarka, pytanie, czy Inara użyje ulta, bo jeżeli użyje ulta, to możemy to jeszcze przepchnąć, tak mi się wydaje. Chociaż nie. Okej, nie udało się to. Teraz wybaczcie mi na chwilę, ale... Niestety mój nos mnie nie rozpieszcza, a... Nie mogę z tym nic zrobić, to wiecie. Sami. Ciekawe, czy w ogóle widać było na kamerze, jak po prostu, jak to po prostu mi kapało dosłownie. To będzie śmieszne, w sensie, jeżeli to się nagrało, bo to media by to wykorzystały jako pretekst, że o, kolejny gracz, który nie dba o swoje zdrowie i siedzi przy komputerze, leci mu z nosa, ale gra jest ważniejsza. O nie, to straszne, bo to wcale nie jest świadomy wybór. I stwierdzenie, że gra drużynowa jest troszkę chyba jednak... bardziej ważne, znaczy troszkę ważniejsze niż to, że kurde trochę wody mi poleci na twarz. O nie, to straszne. Tak samo jak kurczę śmieje się z wielu rzeczy innych tego typu. Okej, okay, tam bumping dosa. Będzie po bumpingu, pięknie. Tak załatwił po mistrzowsku, bym powiedział wręcz. Oho, dostałem ultę, ładnie. A z drugiej strony to dobrze, bo tam się dzięki temu nie wpuszczyłem w ulta Rukusa. Dobra, wycofam się. Troszkę. Tam zostaną. O, i to obaj dostali, co najlepsze. Dobra, panie Mal. Z panami się już żegnam. Chyba dostali tą kulą mimo wszystko. Powinno to im dosyć duże straty spowodować. W sensie na tyle duże czasowe, że żeby zdążyli moi tam trochę poprzejmować tego punktu. I na cały czas ma ulta, co mnie cieszy. Pytanie, czy go użyję. Chyba nie specjalnie. Poczekam na nich. Dobra, wbijamy się, w tym razie na to wygląda. Niech sobie detonują, to nie problem też. No daj, no pieda mi go. Challenge ma koło, okej. Są takie, że kupuję teraz już na stałe. Trochę leczenia dostałem, super. Ale powinien być ma koło mapy, zanim tutaj się zdąży coś więcej stać. Dobra, pięknie. Tutaj Maldamba jeszcze w oberwie trochę. Dziękuję. Okej, okay. Panie Lex, spróbował pan, ale na niewiele się to panu zdało. Jeszcze myślałem, że go zabijemy, szczerze mówiąc, zanim to zwycięstwo tutaj nadejdzie, ale się udało. Czyli mamy 3-3 w rankedach, 3 przegrane, 3 wygrane. Małki nie miał poziomu. O kurde, naprawdę? Czy nie, wątpię, żeby to się zbugowało. Małki nie miał poziomu. Wow. Muszę przyznać, że to mnie zaskoczyło. Brawo, jej, znowu zbugowane te, nie legendarki, tylko... powtórki, brawo! A przynajmniej teraz są, prawda? No, zobaczmy. 107k obrażeń, no ładnie mu poszło. No tutaj nie dziwię się absolutnie, że Inara miała więcej czasu na celu. Ale proszę bardzo, zobaczcie na ten damage. 3 razy 100 tysięcy, a u enemy 4 razy 100 tysięcy. Kurde. Report Lex. Co? Już grał zajebiście. Znaczy, zajebiście. Nieźle mu naprawdę poszło, dobrze flankował. Zrobię tak, bo coś czuję, że to będzie chyba najbardziej odpowiednie, co trzeba zrobić. Chyba tak będzie najlepiej. Ale o kurde, całkiem nieźle obrona mi nawet poszła. Tutaj Makoi też, tylko że Makoa, pamiętajcie, że on stawiał tą swoją tarczę, przez co często w nią po prostu biliśmy też zupełnie przypadkiem. A z drugiej strony to też się przekłada na nasz damage, tak czy inaczej. Dobra, no nic, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że obejrzycie też kolejny odcinek. Ja po prostu przepraszam za moją chorobę, która jak widać troszkę nawet przeszkadza podczas odcinków.
Pamiętajcie, że możecie zostawić suba, dać łapkę, jeśli macie co robić z pieniędzmi, to like, donate, a jeśli macie co robić z wolnym czasem, to zapraszam was na naszego Discorda, plus ewentualnie jeśli oglądaliście innych gameplayów, a chcecie obejrzeć, to zapraszam was na mojego YouTube'a, gdyż oglądanie tam moich filmów jest formą wsparcia, a jeśli z wami żegnam, do zobaczenia i na razie.